Witam Was, moi kochani chłopaki, rozstawiam rusztowanie, zajmiemy się tym pomieszczeniem pierwszym, czyli przygotujemy sobie pod tę rivę, zaraz przejdziemy do rysunku, czyli mamy ten temat tutaj, całą naszą strefę do wrzucenia belek i do wrzucenia garów, to możemy zamykać jedno z żebro rozdzielcze przez środek, belki długość 3,80, 17 sztuk, wszystko jest opisane, tylko powiem Wam, jak widzę takie rysunki czasami, jak tutaj Elka, nie wiem co to pisze, naprawdę musi jakąś lupę wziąć tych projektantów, to czasami brak słów, no ale dojdziemy do tego tak czy siak, bo wymiar po prostu sobie zmierzymy i będziemy wiedzieć, jakie tam te belki idą. Tutaj mamy troszkę monolitu do zrobienia, czyli płyta do wylania i tutaj też jest płyta w garażu, kawałek płyty do wylania plus wejście na poddasze tam, no tu będą wiadomo schody, no i była też płyta tutaj, ale tego wypustu nie mamy, więc to zostaje zlikwidowane. Na razie zajmiemy się tą strefą, czyli mamy skręcony zwieniec W01, w tym wypadku idzie po tej ścianie, natomiast W02 jest wyższy i będzie szedł nam w tym miejscu na tej ścianie, czyli tu co mamy do słupa, i przekrój wieńca W02 jest w tym miejscu i W01 jest w tym miejscu. I teraz jest sytuacja taka, o której mówiłem, że ten wieniec jeden mamy skręcony, więc go wykorzystamy jak najbardziej, natomiast następny wieniec, który będzie szedł na tej ścianie środkowej tutaj, będzie leciał przez tą ścianę, zrobimy go po prostu troszeczkę wyższy, czyli te szczemiona będą zrobione wyższe, z racji tego, że jak tutaj zmierzymy sobie ten nasz wieniec, czyli tu mamy 18 cm i tyle samo praktycznie ma nasza belka. Ja będę chciał uzyskać te 19,5 cm, ten luz, o którym mówiłem, czyli jak będziemy wsadzać ten nasz wieniec, znaczy nie wieniec, tylko te nasze belki, to będziemy robić to na zasadzie takiej, że w ten wyższy będą wsadzane po skosie, a potem wypionowane i przesuwane na ten już gotowy, czyli na tą 18, z racji tego, że te nasze po prostu belki też są 17,5 cm, więc tam nie mamy jakby wielkiej różnicy. Gdybyśmy skręcili taki sam wieniec z tamtej strony, no leżymy, bo po skosie po prostu nie jesteśmy w stanie tego wepchać, a belka musi wchodzić w wieniec, więc jak sobie przyłożymy tutaj miarę, mamy 17,5 i to też tak jest na styk, powiem Wam wszystko, 17,5, czyli 0,5 cm teoretycznie luzu. Z tą stroną sobie poradzimy, tak jak mówię, czyli to będzie na tej zasadzie, zaraz Wam gdzieś tutaj spróbuję to rozrysować, czyli mamy dwa mury, z jednej, z drugiej strony przychodzi ten nasz wieniec z ograniczoną jakąś tam wysokością i musimy wkładać belkę, czyli to mamy tą ścianę zewnętrzną, natomiast to jest ta wewnętrzna, gdzie będzie ten wieniec zrobiony wyższy. Wyższy z racji tego, żebyśmy mogli tą belkę wsunąć po skosie, czyli ten skos, jak zmierzymy, to ten wymiar nie będzie już 17,5, tylko będzie około 19-20 cm, więc taki musimy sobie przygotować element, żebyśmy mogli wstawić i wsunąć go z powrotem w tą już naszą gotową 18 tego wieńca, który mamy przygotowany, więc na to zwracajcie uwagę, jeżeli robicie strop deriva, bo po tym jest problem niesamowity, żeby to po prostu ogarnąć. Tu jeszcze jedna ważna rzecz, czyli mamy teraz rzut poddasza, zostają te słupy, które będą kontynuowane potem, i pamiętać trzeba jeszcze o tych kotwach, na których będą kręcone murłaty, więc trzeba będzie to, przypuszczam, że to przyspawamy do wieńca, zobaczymy jak będzie, czyli tu mamy wszystko rozrysowane, czyli jak zamontujemy sobie nasz wieniec, wszędzie musimy to pomontować, te nasze kotwy, rozstawy są policzone mniej więcej, bo oczywiście idealnie nie wycyrklujemy, żeby to było w tym miejscu co jest, czasami są tam jakieś przesunięcia tego wszystkiego, ale mamy to nasze minimum, czyli co 100 cm musi być rozstawione na tej murłacie, tutaj tak samo jest wszystko opisane, także to też trzeba o tym pamiętać, że musimy się zaopatrzyć jakby w te elementy, czy tam śruby gwintowane 16 weźmiecie, czy są gotowe takie. Są takie elki po prostu gotowce, czyli mamy w ten sposób jakby wygięty temat zaelkowany, no i tu jest jakaś część zagwintowana i to też jest jak najbardziej do kupienia, lub po prostu śruba
zwykła, prosta, gwintująca gdzieś tam i z podkładkami szerszymi. Tak stosujemy, żeby te podkładki szersze były na dole przyspawane gdzieś tam do zbrojenia i wtedy ta kotwa siedzi jak ta lala. Więc to też trzeba o tym pamiętać. Dobra, moi drodzy, musimy się teraz skupić na tym temacie naszym, czyli na tym stropie Teriva. Czyli tak jak mówię, tutaj mamy tą strefę bezpieczną jakby. Muszę wam pokazać to z bliższego punktu, czyli ta strefa jest bezpieczna, czyli tutaj robimy normalnie, ta deska, która jest przykręcona, jest ok. Tutaj jest z wewnętrznej strony ściany deska przykręcona, a na zewnątrz leci blat o 24 cm wyższy niż po prostu ta deska, czyli od tego poziomu tej deski jeszcze 24 musi być wyskoczone, czyli tutaj mamy wieniec 24 cm od dołu mieliśmy 270, natomiast tutaj będziemy mieli 294, czyli o 24 cm jest wyżej, zewnętrzna strona musi być zrobiona. Zaraz do tego dojdziemy, tylko chłopaki rozstawią rusztowanie i będziemy zaczynać od tego pierwszego blatu, jechać w tamtą stronę. Natomiast tu na tej ścianie musi być jeszcze wyższy blat, bo będzie jeszcze wyższy wieniec, więc to zaraz wszystko spróbuję wam tutaj wytłumaczyć, jak to po prostu ogarnąć, o co w tym wszystkim chodzi. No troszkę, powiem wam szczerze, trudny budynek do wykonania, nie jest to jakaś tam prosta sprawa, żeby to postawić. Dużo jest takich jakichś tam, tu kawałek płyty, tu gdzieś jakieś schody, tu jakiś właz na górę, no jest tu, nie ma takiej tutaj formy, że całe strop Teriva lecimy i zostawiamy tylko tutaj tą antresolę naszą i po sprawie. Natomiast tutaj jest troszeczkę pokomplikowane, więc te wszystkie przezbrojenia tutaj, które są wyszczególnione, też będziemy musieli w tych przekrojach naszych tutaj poznajdywać, więc ale tak jak mówię, na spokojnie, skupmy się na razie na tym pomieszczeniu, czyli najprostsze pomieszczenie do wykonania jest to pomieszczenie, po całości lecimy od muru do muru, mamy wypisane wszystko, że 6 cm, czyli belka będzie przy samej ścianie, no i potem gary, belka, aż tutaj do samego końca zostaje według projektu 25 cm, co trzeba będzie po prostu tam też ogarnąć, ale tak jak mówię, na spokojnie do wszystkiego się dojdzie. No i dobra, moi drodzy, teraz jeszcze jedna ważna rzecz, rozstawić laser trzeba i poziom 0 złapać, bo z tamtej strony, nie będę już wam piszczał, ale wytłumaczę wam, o co chodzi. Mamy przesunięty, znaczy złapany poziom 0 i lecimy teraz na tamtą ścianę zewnętrzną, czyli tutaj możemy sobie tą ścianę ogarnąć, wypoziomować i możemy ogarnąć tak samo tamtą prostkę. I zrobimy na tej samej zasadzie, od poziomu 0 wytyczna, mamy tam 294, obniżymy sobie przykładowo o 40 cm i sznurem traserskim strzelimy i będziemy mieć tą naszą pomoc po to, żebyśmy mogli po prostu kontynuować tą pracę na zasadzie tej, co wam wczoraj pokazywałem, czyli do miary ta góra blatu będzie trzymana i w ten sposób zachowamy sobie ten nasz poziom tak, jak powinien być. Tu sobie muszę rozkręcić tylko tą folię kubełkową, żeby dojść tam troszeczkę niżej i zaraz do tego dojdziemy. Czyli w tym wypadku ten nasz poziom 0 wyjdzie gdzieś mniej więcej. Oczywiście wam na razie pokażę. Ja tu widzę wiązkę oczywiście na tym moim odbiorniku. Czyli gdzieś tutaj będzie. Dobra, już tego nie komentuję, tego lasera, ale widzicie sami wiązkę, że jest po prostu w linii, czyli w tych naszych rowkach tutaj i to jest nasza wytyczna, czyli 0,77 i 1 mm dokładnie. Możemy zrobić 0,77, nawet już tu nie potrzebuję jakby tego odbiornika, żeby mnie tu nie wkurwiał. 0,77 mamy w tym miejscu naszą kreskę, czyli jak go zdejmę, i widoczna jest wiązka lasera, czyli ustawiam sobie 0,77 i od dołu kreska, wkręt i do góry mamy 294 i wyznaczamy sobie przykładowo blaty będą 40, to możemy sobie zrobić minus 50 cm, szlak sznurkiem szczelić i będziemy mieć po prostu wytyczoną naszą linię po całości. Także w ten sposób, tam jak dalej nie będzie wiązki widać, no to
no to będziemy mieli po prostu pracę z odbiornikiem. Chodzi o to, żeby tą ścianę całą już przeszczelić, żeby było wytyczony nasz poziom i na tej samej zasadzie, co robiłem wczoraj, będą montowane blaty. Czyli patrzymy tylko do góry blatu, dół nas nie interesuje, bo różnice będą na pewno w wymiarach. Będziemy patrzeć tylko na górę blatu. Dobra, czyli tu mam zaznaczony nasz poziom 0 i to samo robię z drugiej strony. Dwa punkty mi wystarczą spokojnie. Tutaj sobie też zaraz na tej ścianie zaznaczę i zaznaczę sobie tam przy słupie lub tam przy samym końcu, żebyśmy mieli... Nie, no tu przy słupie bym musiał zrobić, żebyśmy mogli potem wymiarować, a tam przy samym końcu też sobie zapobiegawczo jeszcze po prostu zrobimy jeden punkt. Czyli w ten sposób 77, to co mam zapisane. Już ten milimetr nie będziemy patrzeć, bo to naprawdę nie ma się co dawać zwariować. Od dołu kreska, w to miejsce wchodzi wkręt i ten wkręt już po prostu będzie na stałe tutaj zrobiony. Znaczy na stałe, na ten czas naszej pracy. Aż się gdzieś to tam potem przy elewacji sobie wykręcą. I wkręcam wkręta. I mamy wytyczne. Najważniejsze te narożniki, czyli stąd wymiar i stąd wymiar. Na narożnikach sobie przeniesiemy, odejmiemy tą ilość, ile tam, tą wartość, jaką chcemy. I to samo robię z tamtej strony i tu. Dobra, mamy teraz tak, mamy te śruby pokręcone, przytrzymam i tam na dole. I mamy do góry naszego stropu, czyli 294, w tym miejscu. Czyli my sobie zrobimy, myślę, na 250 od dołu. Chodzi o to, żebyśmy tą kreskę sobie mogli wytrasować, czyli 50 będzie 44 do góry. Zrobimy 5 jeszcze niżej, na 245. 245 w ten sposób popuść. Bo chodzi o to, moi drodzy, że te nasze blaty mają takie wymiary różne, 42, żeby gdzieś tam nam nie przeszkadzały, więc te 10 cm będziemy mieć gdzieś mniej więcej poniżej blatu. I to samo robię na drugim końcu, szczelamy szlak sznurem. Oczywiście wszystkie przeszkody typu te pianki, które żeśmy tutaj robili, wyciąć, to już jest niepotrzebne. Chodziło o to, żeby te dziury tylko tu zlikwidować i szczelam i będziemy mieć potem wytyczne. Zresztą zaraz wam pokażę, jaki krok następny zrobić. Dobra, mamy zaznaczone sznurem szczelone, czyli ta sama zasada co wewnątrz budynku. I teraz tak, mamy tutaj 48, czyli to jest nasz wymiar od góry blatu do naszej kreski. Czyli w ten sposób on będzie wystawał ponad ścianę 31 cm. I teraz wiemy, że mamy 31 ponad ścianę. Mierzymy sobie blat, który ma 41 i przykładam 48 i na wysokości 30 cm z jednej i z drugiej strony wkręcę sobie wkręta pomocniczego, żeby było jako podparcie, czyli 30, no wychodzi nam akurat tutaj w tym naszym, czekajcie, 48, żebym tu się nie pogubił, 30, no 30 by było dobrze, 30 cm to by pasowało. No trudno, wywiercimy sobie dłuższy wkręt po prostu w tym miejscu, tu. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Klinki by trzeba było wziąć. Masz klinki? No to nieprzygotowany do lekcji. I trzeba to przewiercić na wylot. Dwa punkty sobie tylko robimy. Dobra, jest ok. I tak samo robię z drugiej strony, też na 30. No tak kiepsko wyszło, bo wyszło akurat tutaj nam w tym naszym łączeniu tych desek. No to może się wymieścimy troszeczkę z boku. Nie musi to być jakiś tam idealny wymiar. Chodzi o to, żebyśmy mieli tylko podparcie na, żeby tego blatu w rękach nie trzymać, bo utrzymać będzie ciężko, a zawsze jakaś tam pomoc jest. Dobra, i wkręty by trzeba było wziąć, te pudełko niebieskie, wiesz? Zaraz, od razu, ja chcę tylko pokazać jeden. Dobra, mamy, wiecie o co chodzi, zaraz wracam. Dobra, mamy to przykręcone. Teraz wystarczy sobie
po prostu oprzeć. Tutaj do mnie. Troszkę musi przestawać. Daj jeszcze kawałek. Czyli oprzeć na tych naszych dwóch śrubach. Mamy to jakoś w ryzach przytrzymane i wystarczy klinkiem teraz regulować. Czyli podkładam klinka, ustawiam sobie te moje 40 cm od góry. 40, ile tam mieliśmy? 48. 48, czyli jeszcze centymetr do góry. Z jednej, z drugiej strony ta sama sytuacja. Żeby wymiar pasował. Kontrolnie można sobie łatą sprawdzić. Czyli tutaj mamy OK. Skręcam. Jedną burtę będziemy mieć na zewnątrz, jakby przygotowaną. Tu zawsze warto sobie troszkę wystawić, żeby było do czego. Masz? I tych wkrętów tu nie potrzebujemy dużo, bo za chwilę to po prostu zrobimy. Wystarczą dwa i na bieżąco najlepiej robić od razu szpaksy, skręcać. Czyli ten temat tutaj to samo, co robiłem na tamte ścianie. Czyli co kawałek szpaks już będziemy mieć przytwierdzone i tak, żeby nie przechodził nam przez górą tutaj, tylko żeby chował się w tym naszym sorbecie czy tam termalice, jak zwał, tak zwał. I możemy sobie kontrolnie łatą też to kontrolować, ale najprostszy sposób, teraz te wkręty wystarczy potem wykręcić, jak już będziemy mieć szpaksami skręcone. I tutaj od razu knapka skakuje na łączenie, żeby była. I następny już tutaj będzie łatwiejsza sprawa, bo do lica. No i tam śruba, widzieliście, o co chodzi, i w ten sposób możemy to robić. Dobra, mamy go chyconego, troszkę go przesunąłem, czyli zostawiłem sobie tutaj tylko na grubość materiału, żeby za daleko nie wystawiać. No i do poziomicy sprawdzam, jest idealne oczko, więc jestem spokojny, że jest wszystko w porządku. No i teraz Sebastian przyniesie nam te szpaksy, zaraz tu sobie chycimy ze 3 sztuki. No i te kopyta pozakładamy i na bieżąco będziemy temat zamykać. Dobra, Sebastian kręci z tej strony szpaksa, czyli tu pod tym naszym tematem, wyszedł tu, ja przystawiam, mamy przygotowane takie nogi z palet po rotermie i ustawiam sobie w ten sposób, żeby to ścisnąć do kupy. No jedź. Masz? No kręć jeszcze. No dociś. Czekaj, cofnij. No, jeszcze raz. Dobra. Dociągło. Dobra, i druga będzie, druga z drugiej strony. Staram się ustawiać to mniej więcej w pionie. No i na tej wysokości już wiemy, na której warstwie podkładka z drewna. Zresztą to wam pokażę. Na razie skręcimy te trzy, czyli gęsto tych nóg. Chodzi o to, że ta noga po prostu, jak będzie w dwóch miejscach skręcona szpaksem, ten napór betonu będzie tutaj trzymać. Więc w ten sposób to szykujemy. Widzieliście to już u mnie na pewno. Tu będzie kolejna. I zawsze starać się, żeby te kopyta były proste. Nie wybierajcie sobie takich łukowatych, bo to nic nie da. Tu, żeby były proste. I wtedy będzie dobrze. My mamy już przygotowane z podkładkami, bo to tak miałem już na działce, więc przywiozłem i co jakiś kawałek, nie wiem co ile tutaj będzie tego, 80 cm gdzieś, może nie 80. Pokaż tej miary. Co 60 tutaj akurat nam wychodzi, czy tam co 80, no nie musi już tak idealnie być, gdzieś w tym miejscu kręć, tu. No. To tak, żeby tu mam knapkę dotąd, wiesz? Żeby przez knapkę nie przechodziło. Ona musi być tutaj na równej płaszczyźnie. Czyli w tą stronę gdzieś tak o może iść. To się wymieścimy. No i kolejna. Jeszcze jedną wam pokażemy, tylko bo ja pójdę szykować blaty, oni sobie to będą skręcać te kupy. Poczekać, aż wyjdzie. Dobra, cofnij. Już wiem, w którym miejscu przyłożyć, dociskam. Jedź. Dobra. No i mamy dociśnięte, sztywne. I kolejna. A tam pójdzie podkładka. Tylko tak mówię, starać się trzymać to mniej więcej w pionie, bo potem w jednej linii ze szpaksem będziemy lecieć
ten nasz dół. Ale to też wam pokażę zaraz, jak to skręcamy te doły. Dobra, czyli górą mamy skręcone do tej deski, natomiast tutaj mam przygotowane deskę, dziurę wywierciłem, żeby mi jej nie rozerwało po prostu. I wiemy, że mamy na trzeciej, między trzecią a czwartą, czyli ta knapka w nodze jest gdzieś w tym miejscu. Ja będę kręcił, staram się trzymać to w pionie, będę kręcił w tym miejscu tutaj, żeby to przyłapać. Oni będą tam kontrolować, z której strony wyjdzie i robimy podporę z naszym... No i dobra, mamy dociśnięte, czyli w dwóch punktach chwycona noga, czyli ona jednoznacznie idzie, że jest wyprostowana w pionie, czyli tak jak mamy ścianę wymurowaną, tak też będzie szła noga. No i tak pod każdym punktem musimy to ogarnąć. I dobra, tak to wygląda od wewnątrz, czyli trzy nogi, co tyle, ile tam wyszło. Już nie będziemy tego wymierzać idealnie. U góry szpaks, u dołu szpaks i z drugiej strony wygląda to w ten sposób, że mamy dociśnięte tego szpaksa i górą. Oczywiście pamiętajcie o podkładce i dołem i mamy ten blat wyrównany mniej więcej w pionie oczywiście, bo tam idealnie tego nie uzyskamy. Byśmy musieli robić zapory, kombinować, ale myślę, nie jest to aż tak arcyważne. Jest dobrze, jak to zalejemy, to jest dobrze. Taka noga, to co wam pokazywałem, od razu my mamy już z knapką przygotowane, bo one już są z innej roboty wzięte. No i teraz następny blat sobie, ja im zawsze nałączenie robię też już tutaj, żeby mogli skręcać do kupy, czyli tam sobie jedną śrubą przytrzyma, już nie musi kontrolować tego i mogą albo do łaty, albo do sznurka, jak im tam wygodnie, żeby to wszystko zespajać tutaj do kupy. No blaty są różne, wyższe, niższe, jakie się tam poskręca, takie są. Ważne, żeby tego podparcia na tym twardym było gdzieś około do 10 cm. Tak się staram robić i wtedy jest ok. Dobra, ja muszę im szykować teraz blaty, czyli jak mamy taki temat jak tu, wyrównać to do kątownika, poczyścić jak są porozsychane, doskręcać do kupy i żeby mogli sobie kontynuować dalej tą robotę. Dobra, tutaj wam jeszcze pokażę, czyli przewiertać zawsze w środku, żeby było, zawsze wiertłem większym, dziewiątkę mam założoną z racji tego, żeby nie rozpieprzało tych naszych knapek. Knapki są oczywiście jeszcze w dalszym ciągu wykorzystywane te same, czyli od fundamentów mamy to do tej pory, wykorzystujemy czy na jakieś łączenia, czy na skręcanie blatów, wszystko się idealnie przydaje. Wcześniej czy później, tak czy siak, byście musieli to po prostu naciąć i tyle. A miałem komentarze po prostu, że szkoda materiału, że coś tam. Ten materiał jest wykorzystywany cały czas, także nie ma tam jakiejś straty. No i w ten sposób im tam przygotuję, żeby mieli i mogą sobie jechać. Ja będę szykował blaty, no i muszę się wziąć też za przygotowywanie tego wieńca tutaj, żebyśmy mogli ten temat zamknąć. Będzie sprawa załatwiona. Czyli chodzi o tą stronę. Czyli tutaj mamy skręcony, wrzucimy sobie go, to co wam mówiłem na początku, że będziemy wkładać w ten sposób po skosie i tu wyrównywać, więc ten na tej ścianie musimy zrobić troszeczkę wyższy. Tu masz te knapki, Sebastian. W międzyczasie Sebastian trochę posprzątał, ogarniemy to, tylko trzeba jeszcze chwilę czasu i wszystko się tutaj też wysprząta, żeby jakoś to wyglądało jak u ludzi. Dobra, mamy tutaj ten nasz wieniec typowy, czyli mamy ten nasz przekrój pokazany. Jakie szczemionko ma być 22 na 18, ale my musimy wziąć pod uwagę, że tu wchodzą jeszcze druty, więc ta wysokość nam się tutaj diametralnie zmienia, więc ja sobie podniosę o te 2 cm, zrobimy tutaj 24, 18 zostaje, czyli 18 na 24 będzie wieniec przygotowany. Na pewno to nic tam nie zaszkodzi. Czyli szykuję sobie pierwszy temat na w wypadku tej maszynki, znaczy tej giętarki, którą ja mam zawsze o centymetr krótszy. Czyli jak zrobię 17 cm,
Dokładnie 17 cm to 18 mi wyjdzie po zewnętrznej, więc to już mam tak opanowane, że wiem, jak sobie ustawić każdą maszynkę tam, wiadomo, jak ktoś robi, to już wie, jak ją tam ogarnąć. I tutaj zrobimy sobie w tym wypadku na 23 cm. Zaraz jedno szczemionko wygnę, wam pokażę, o co chodzi. Czyli 23, troszeczkę dalej będzie. Musiałem się tutaj przebranżowić na chwilę, włożyć giętarkę i chcę wam tylko pokazać. No i mamy tutaj po 7 cm. Tego oczywiście nie wyliczam, już możemy sobie nawet przymierzyć miarą, jak chcecie. Ja daję do prawie do końca, czyli ten zakład i tak jest większy, nie muszę mieć do tej guły gnę po 2, ale tutaj tylko chcę wam pokazać, o co chodzi. Czyli w ten sposób. I dzięki temu mamy te szczemiono nasze troszeczkę większe. Czyli nie mamy 22, tak jak w projekcie, tylko 24. I to wystarczy po to, żeby tą terywę potem wsunąć po skosie. Nie będziemy mieć z tym problemów. Tutaj jeszcze podeszłem, żeby wam wytłumaczyć dokładnie, o co chodzi. Czyli w ten sposób on będzie szedł w pionie stawiany. Czyli tutaj mamy wewnątrz liczymy 14, natomiast tutaj przy tym starym, przy tym co jest w projekcie, mamy 18. Wiemy, że belkę mamy 17,5, nie bylibyśmy w stanie tego wstawić, nie ma takiej możliwości, żebyśmy po skosie wcisnęli tą terywę, będzie to przeszkadzać. Dlatego te 2 cm jest przybrane jakby po to właśnie, żeby ten skos był bezpieczny. No, chłopaki sobie jadą z tym szalunkiem, skręcają to na gotowo. No i za chwilę skręcimy też ten wieniec jeden i będziemy mogli wkładać belki. Dobra, mamy tą pierwszą rzuconą. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. U nas gary mają 47 cm, więc my sobie zrobimy kreskę na 47,5 cm luzu zawsze, żeby nie robić tego na ścisk, bo będą pękać. Czyli 47,5. Tamtą Darek musi przerysować. Czyli w tym miejscu mamy brzeg naszej belki. Będzie szła w tą stronę, nie? Tu będzie oś. Ale rysujemy sobie, patrzymy zawsze do tej strony, do jednej strony. I tutaj mamy wyższe te zbrojenie. Podłożyłem sobie tutaj deskę z racji tego, że ono mi tam klapnie, jak grawitacyjnie oczywiście. No i tu mamy ustawioną tą pierwszą na równo z deską. W ten sposób. Czekajcie, tu wejdę. Czyli tu przyjdzie wieniec. Można ją troszeczkę jeszcze tam by było przesunąć, ale to będzie tak czy siak zlane betonem, to... Co? Nie, no bo ty masz brzeg belki, to dobrze będzie, wiesz? Bo to prawie przyszczemiony tylko ci wyjdzie. Tam nie trzeba przebijać. Jakby była ta belka od ściany i gar by szedł, oparty by był na desce, bo też tak czasami jest w projekcie, to by po prostu ona musiałaby być o grubość belki, ta deska wyżej, żeby się podparł, żeby gar nam nie leżał na skosie, tylko żeby był równo. Ale jest jak jest, czyli mamy, zaczynamy od belki i teraz dajemy następną, czyli my będziemy przepuszczać ją w tym miejscu, musimy podać. Dajcie ją tu. Ja muszę przesuwać na zewnątrz, a potem będzie wracała w tamtą stronę. Te mają 3,90, nie mają jakiejś tam wielkiej wagi, ale też trochę ważą. Nie ma się co oszukiwać. I bo chcę wam pokazać tylko, o co chodziło z tym skosem. Widzicie? I teraz mamy w ten sposób, że ona już praktycznie na styk wchodzi. Jeszcze dźwignij. Gdybyśmy mieli jeszcze zrobione to na styk, tylko i wyłącznie, tak jak jest z tamtej strony, te zbrojenie, no to by była lipa, powiem. Lipa by była totalna. I Darek se teraz tam przesunie w drugą stronę. Z drugiej strony musimy mieć tą belkę. Nie, tu Darek już wchodzi. Aha, kurde, dobrze. To ja się bajtu.
Dobra, to ja muszę to strzemiono przepierdzielić na bok. No, dokładnie. To ja muszę to strzemiono rozkręcić i przesunąć dołem. Podaj mi te kleszcze, ja to rozetnę. Tu już nie ma się z tym co naprawdę pierdzielić, powiem wam, bo... Tu sobie to podłożę, żebym miał te nasze podparcie. To trzeba po prostu się z tym liczyć, że przy tej riwie te szczemiona muszą być przesunięte tak jak ta riwa pozwala, a nie znaczy się belki z tej riwy, a nie tak jak nam to pasuje. Jeszcze bym musiał iść, czyli najlepiej po prostu rozciąć i skręcić je troszeczkę dalej, będzie najprościej, bo takie całe pogniemy i tyle będzie. I będziemy od razu sobie wkładać też te nasze gary deklowane, czyli te pełne, które są tam. No już tutaj ten rozstaw niestety będzie jaki będzie. My musimy mieć tą belkę z tej strony, czyli w ten sposób. Zawsze zróbcie sobie pół centymetra luzu, nie dociskajcie potem za tobą. Możesz jeszcze? No, tak mniej więcej na pół tego, żeby było podparcie. I tu jest to, co mówiłem. Tu mamy pod spodem miejsce na podlanie betonem, czyli ona nie będzie wisieć w powietrzu. Znaczy nie będzie leżeć nam na pustaku, tylko będzie wisieć. Tu zaraz damy sobie te dwa startowe. Te dwa deklowane Sebastian przynieś. Dobra, przyniesie, pokażę wam jak sobie startnąć i tam musi być równo ze ścianą lico, żeby belki nie szły po skosie. To musimy mieć też wyprowadzone. Dlatego skręciliśmy tą deskę do kupy, żeby się potem z tym nie męczyć. I następna, ta sama sytuacja, czyli 47,5 mamy z tej strony, czyli też szczemiono musi przeskoczyć troszkę w tą stronę. Zawsze sobie lepiej poszykować, przygotować, niż potem się męczyć z tym wkładaniem. Bo jak już mamy belkę włożoną, to widzicie co się dzieje, kłopot, żeby to ogarnąć. Dobra, mamy te z deklem, czyli takie są zalane, że tutaj ten beton nam się nie wpierdzieli, no i potem zostanie ta deska wyeliminowana stąd i tu mamy w ten sposób, ona się oprze nam, te zbrojenie nam się oprze na belkach steriwy, a tutaj mamy spokojnie miejsce na podlanie betonem i wszystko jest ok. I tutaj zostawiamy sobie luzu, troszeczkę, żeby ten gar nie był na chama, tylko żeby miał tak minimalnie, jak my mamy w tej chwili. Widzicie, no ze 3-4 mm do pół centymetra takiego luzu, żeby po prostu nie były na sztywno, bo przy zlaniu betonu potem mogą wam gdzieś pękać przy stropie, a tego byśmy nie chcieli. No i kolejny element, czyli podkładam sobie tą moją deseczkę do montażu, wtedy mamy tutaj powiększony ten otwór, no i tu trzeba będzie to skręcić w tym miejscu, te szczemionko dokręcić to, najlepiej robić to na bieżąco. Nie czekać, nie zwlekać, bo potem się zapomni. I tak samo będzie tutaj z tym kolejnym, czyli 47,5 cm. No tu akurat może się uda, czyli tu musi mieć zewnętrzną stronę naszej belki. Ona ma 11-12 cm, więc widzę, że się nie uda, czyli ona będzie gdzieś dotąd, czyli o tyle musimy przesunąć nasze czy w tą stronę, tutaj w zasadzie nie ma znaczenia, ale trzeba to rozciąć i przesunąć, skręcić i dopiero wkładać. Na bieżąco tak to robić i wtedy będziecie mieć i uzupełnione te szczemiona pokręcone, bo to też tak nie można zostawić luzem. To, że jest przesunięte, no to trudno, ale musi być to spięte do kupy i tak samo będzie z tym szczemionkiem, czyli rozciąć najprościej i na nowo skręcić. Tego nie przewidzicie, kręcąc wieńce na dole, bo tego się nie da przewidzieć. Po prostu to wychodzi w trakcie pracy i tyle. Ale to będą sobie tutaj chłopaki robić. Ja będę szykował wieniec na tamtą stronę. Ten W2, który mamy do skręcenia, tu sobie poradzą. Rzucą sobie na rusztowanie. Jeden skoczy, drugi z taką belką idzie sobie poradzić bez problemu. Nie potrzebujemy tutaj trzech osób do tego.
O, i za czym przestawią rusztowanie, to będą musieli uzupełnić też te szczemiona, czyli to w ten sposób na razie na tyle, na ile i wchodzi belka, dociskamy, skręcamy, no i tu będzie ten rozstaw tych szczemion troszeczkę szerszy, szłoby na opartego zrobić jeszcze tutaj szczemiona, ale już nie dajmy się zwariować, to jest tylko wieniec, który ma to nam wszystko pospinać gdzieś tam w jakąś kupę i tyle. No i tak to wygląda. No i potem będziemy środkiem podstemplujemy na luzie i będziemy mogli po prostu uzupełniać te gary do pewnego momentu, bo środkiem idzie żebro rozdzielcze, ale to jeszcze do tego dojdziemy. Dobra, dacie sobie tu radę, nie? Z tym, czy nie bardzo? Co? Dacie radę. Ty masz w tą stronę, tobie wejdzie, tam też ci nie wejdzie chyba. Masz 12 tam, nie wydaje mi się. Co? Od kreski w tamtą stronę. Wejdzie. Tam jest kreślone. Masz po środku petusze. Wejdzie. No dobra. Dobra, no to dajcie tam jeszcze jedną i potem już sobie dacie radę sami. Dobra, następną mamy wrzuconą. Powiem wam niepotrzebnie, żem to rozcina, bo to by pasowało, bo to idzie w tą stronę. Ja mi się, tu mam ten brzeg, mi się pomyliło po prostu, że robię, nie wiem czemu tak się sugerowałem, że to miałoby być niby w tą stronę, ale czasami tak się zdarza, gdzieś tam się to człowiek też machnie. Dobra, i w ten sposób to trzeba zaraz poskręcać. Tutaj trzeba drut i te szczemiona poskręcać, Sebastian, wiesz, tutaj. Te i te trzeba przykręcić, dwa są luźne. No i tą deseczkę zaś dalej. I dalej, i dalej, i tak systematycznie gara wrzucić, żeby ten rozstaw już był zachowany, tego pełnego, najlepiej, żeby potem już tego nie wymieniać. No i potem już taka żmudna robota, uzupełnianie tych wszystkich przestrzeni tutaj między tym. Skocz tam, weź kleszcze i poskręcaj te dwa strzemiączka, wiesz, tam są one luźne całkiem. No, od spodu będzie wyglądać jak triwan. Zobaczymy, jak będą się schodzić nam też te elementy tutaj potem przy tym. Widzicie, bo mamy troszeczkę luzu, zawsze nigdy na siłę, bo one potem mogą cuda się z nimi dziać. A tak jest spokój, że mają troszeczkę miejsca tam gdzieś zapracować. Dobra, tutaj to przesunęliśmy, bo miałem to z tamtej strony deski. Chodzi o to, żeby tutaj było zlicowane też. I Darek musi tam rozpiąć, przesunąć, czyli taka mała tutaj korekta. Nie wiem, co mi się pozdało, że to z tamtej strony ogarnąłem. No i gary, widzicie, jakie mamy, co któryś w palecie jest zalany, więc taka loteria trochę, jak się trafi, trzeba troszkę poprzekładać, więc najlepiej zrobić sobie pomieszczenie i te puste zaraz ubierać, żeby po prostu nie, a jak będzie w palecie gdzieś pełny, to go odkładać na bok na następny etap prac. I będzie wszystko ok. Co poszło? Co mówisz, Sebastian? Tam by trzeba było też trochę tam, nie? Tak, o te, teraz tam się wymiar zmieni, czyli 47,5 cm. Gar ma 47, mierzymy go oczywiście w tym miejscu. Zaraz wam pokażę, tylko się wygrzebię stąd. Czyli mamy 47, mamy tu, czyli ta wnęka, która jest podporą, robimy belkę 47,5, czyli po 2,5 mm mamy, po 2 mm gdzieś, to mniej więcej oczywiście, bo to tam do milimetra nie chodzi, się tego nie wymierzy, ale jest to zawsze z luzem zrobione. Myślę, że większość tak robi, żeby ten luz jednak był zachowany. No i tutaj sobie już będą jechać dalej, zaś to musimy przesunąć 47,5 i jest, będzie ok. Dobra, chłopaki sobie tam będą radzić. Tam są byrki 90, więc nie jest tam, nie ma dużo. Ja muszę się wziąć za skręcenie tych, zrobienie szczemion i przygotowania tego wieńca W2, czyli tego tematu, który mamy w tym miejscu. W2 będzie leciał aż do słupa. Czyli ten odcinek tutaj chcę poskręcać, przygotować,
druty podocinać, strzemiona pogiąć i poskręcać go. Mamy go gdzieś tutaj w przekroju, pokazywałem wam chyba, akurat się otworzyło, czyli 37 wysokie, 18 szerokie, czyli taka L-ka jest na 124, oczywiście pociąłem druty na 125, na bez przesady i powyginam strzemiona. No i mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 drutów, 39 strzemion, 8 numer 3 fi 12, czyli 2, 4, 6. A czemu 8? 2, 4, 6 strzemiączku, co 25. Nie rozumiem za bardzo, powiem wam szczerze, bo widzę tutaj ewidentnie raz, 2, 3, 4, 5, 6 drutów. 3, 4, 5, 6, a tu jest napisane 8. 8. Albo czegoś nie widzę. Ale 8, no nie, no 6 chyba, 6 jest. Dobra, przygotujemy 6 i zrobimy szczemiona. Zmierzymy sobie tą długość, czyli od końcowego blatu, żeby zaszedł nam aż za ten słup, żeby podparł się na tym słupie, czyli praktycznie od zewnętrznej strony muru do zewnętrznej strony tego słupa tutaj zostawimy 5 cm luzu i będzie ok. Dobra, tu mam przygotowany ten wieniec, jutro dokręcę, bo już jest dużo godzin i tyle mamy wrzucone. W zasadzie chłopaki sami we dwóch to robili. Na razie mamy puste, ale potem przesunię i wypełnimy tymi pełnymi garami, żeby to zadeklowane tam były z tamtej strony. Nie będziemy przebierać całych palet, rozbierać, żeby dokopać się do tych pełnych, a systematycznie się ubiera, więc tutaj będzie też to ogarnięte. Także zostanie potem pod rozdzielcze zastemplować. Zobaczymy, czy puścimy trzy rzędy stępli, czy jeden środkiem. Tutaj mamy rozpiętość 300 coś, więc myślę, nawet jakbyśmy jeden rząd stępli dali, to spokojnie wytrzyma. Teriwa nie jest ciężkim sufitem. Tam betonu przychodzi trochę tylko górą, więc nie ma jakichś tam obaw. Belka też ma swoją wytrzymałość, więc zobaczymy. Jak będzie mi się to uginać, to po prostu jeszcze gdzieś tu potem co jakiś czas podstemplujemy i sprawa załatwiona. Dobra, kończymy, moi drodzy. Tyle na dzisiaj. Miejcie się, do następnego.